Ludzie często się mnie pytają, co ja, stary wariat, widzę w tym wędkarstwie. A ja właśnie widzę to, co w tejże chwili. Wędkarstwo dla mnie zawsze było pretekstem do poznania świata, praw natury i tego piękna, które ginie na naszych oczach. Za sprawą pana Davida Attenborough dowiedziałem się, że w 1964 roku, wtedy to pan David nakręcił swój pierwszy film, obszary niezmienione za sprawą ludzkiej działalności zajmowały na naszej ziemi ponad 60%. W tejże chwili jest to tylko około 30%. Ja akurat urodziłem się w 1964 roku i było mi dane poznać świat, który nie był aż tak dotknięty, jak jest to w tej chwili. Mówię o tym, ponieważ to my, wędkarze, powinniśmy wywierać na społeczeństwach presję i żądać tego, żeby móc realizować swoją pasję nie na kanałach, nie na zalewach, nie pośród betonów, tylko tam, gdzie ta natura jest jak najmniej zmieniona. Wędrówki z wędką będziemy zawsze próbowali realizować tam, gdzie można odnaleźć naturalne piękno. W wędrówkach nigdy priorytetem nie będą obfite połowy, bez względu na miejsce. Priorytetem zawsze będzie pokazywanie tego, co jeszcze pośród tych 30% nietkniętej natury pozostało.